Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj we wsi Kiciny w gminie Zabrodzie w powiecie wyszkowskim. Dziś chcę Wam powiedzieć historię społeczności ewangelickiej, niemieckiej, która zamieszkiwała niegdyś Kiciny i prawdopodobnie okolice tej wsi. Oraz pokażę Wam miejsce i dosyć widoczne pozostałości cmentarza ewangelickiego, który właśnie w Kicinach się znajdował. Jesteśmy teraz przy kościele, który jest bardzo charakterystycznym punktem tej miejscowości. I zaraz opowiem Wam trochę o Niemcach, którzy tu mieszkali. I udamy się na teren cmentarza ewangelickiego, który znajduje się niedaleko, na południowy zachód od terenu kościoła. Ze wspomnień najstarszych mieszkańców wynika, że w okolicach Kicin mieszkało kilka rodzin niemieckich i gospodarstwa były rozrzucone po okolicznych wsiach. Nie tworzyli takich jednolitych niemieckich wsi. Zajmowali się rolnictwem. Wielu z nich miało krowy. Handlowali też mlekiem. Podobno niektórzy z nich sprzedawali mleko aż w Warszawie. Prawdopodobnie większość z nich dobrze znała język polski. Zachowały się wspomnienia mówiące o bardzo dobrych relacjach kolonistów niemieckich z tych okolic i ich polskich sąsiadów. Podobno zapraszali się razem na różne święta, uroczystości. Obchodzili takie dni razem we wspólnym gronie. W okolicy zachowało się jeszcze kilka stawów i rowów melioracyjnych, którzy własnymi rękami jeszcze przed wojną wykopali ci właśnie Niemcy. No i oczywiście cmentarz, który Wam zaraz pokażę. Zachowała się też bardzo ciekawa relacja, która mówiła, że każdego dnia o 18 osadnicy ci kończyli już pracę w polu i udawali się do domów, gdzie czytali książki. Być może chodzi o Pismo Święte, nie jest to do końca jasne, ale wskazuje to na fakt, że osadnicy ci w jakiejś części przynajmniej umieli czytać i byli jak na tamte czasy i na tą okolicę osobami dość jednak dobrze wykształconymi. A teraz udamy się na teren dawnego cmentarza w Kicinach, który położony jest w lesie koło wsi, na zachód od kościoła, i wejście znajduje się prawie naprzeciwko boiska piłkarskiego. Udajemy się w taki leśny zagajnik i po przejściu paru zarośli naszym oczom ukazuje się taki sosnowy las. I już po lewej stronie rozciąga się teren cmentarza, którego najbardziej charakterystyczną częścią jest widoczny teraz wał ziemny, który kiedyś wyznaczał jego ogrodzenie. I prawdopodobnie jest to dzisiaj jedyny zachowany element tego cmentarza i jedyne, co pozwala ocenić, że znajdował się on w tym właśnie miejscu. Z zachowanych relacji mieszkańców okolicy wiadomo, że już w latach 60. na terenie tym nie było żadnych krzyży. Było jednak dużo ziemnych mogił, których pozostałości wydaje się, że możemy tu obserwować do dzisiaj. Widzimy jedną albo dwie tutaj przed tymi sosnami. Kolejne charakterystyczne uniesienia terenu znajdują się tutaj. Bardzo możliwe, że są to miejsca, w których spoczywali protestanccy mieszkańcy okolicy. Warto też zwrócić uwagę na drzewostan tego miejsca, bo o ile większość drzew stanowią sosny, które raczej nie są zbyt stare, o tyle jest tutaj też parę dębów i warto na przykład zwrócić uwagę na ten tutaj, zarośnięty przez takie krzaki. Wydaje się, że jest to dąb, który mógł tutaj rosnąć jeszcze w czasach funkcjonowania tego cmentarza i do dziś jest niemym świadkiem tamtej minionej już rzeczywistości. Tak więc jest tutaj parę dębów. Tutaj mamy kolejny. Otóż kawałek dalej. Dalsza część zachowanego cmentarnego wału. A tam za krzakami na wzgórzu znajduje się budynek szkoły w Kicinach. Cmentarz położony jest tuż na jego tyłach. Na teren cmentarza weszliśmy od zachodu. Tutaj znajduje się część wschodnia. Jest dużo bardziej zarośnięta. Zaraz postaram się zobaczyć, czy
pomiędzy tymi krzakami coś jeszcze uda się odnaleźć. W południowo-wschodnim rogu znajdziemy taki bardzo charakterystyczny narożnik utworzony z tego zimnego wału. Jednak w tych dosyć gęstych zaroślach, oprócz paru śmieci, nic specjalnie, co mogłoby zostać po cmentarzu, nie widzę. Pokażę Wam teraz jeszcze trochę rzeźby terenu, na której cmentarz tym był założony, bo jest ona także dosyć charakterystyczna. Na terenie tym też można się natknąć na ślady aktywności dzikich zwierząt. Widzimy wykopane nory. A idąc teraz w stronę północną, możecie zobaczyć, że znajduje się tutaj takie małe wzgórze. I też na jego zboczu znajdowała się część cmentarza. Wzgórze jest też jedynym miejscem, na którym nie widać już wału, który otaczał ten cmentarz. Gdzieś tutaj znajduje się jego granica. I tam dalej zobaczymy już bardzo charakterystyczny opacz terenu. Często stare ewangelickie cmentarze właśnie kończą się takim, można by powiedzieć, urwiskiem. Jednak niestety na całym tym terenie, oprócz rzeźby terenu i prawdopodobnie tych dużych dębów, śladów po cmentarzu już nie ma. Pokażę Wam jeszcze jedną możliwą, chociaż trochę wątpliwą poszlakę. W rogu południowo-zachodnim, tuż za granicą cmentarza, za tym wałem, znajduje się taki chyba betonowy podłużny fragment. Trudno powiedzieć, czy ma on związek z istnieniem tego cmentarza. Trochę wątpliwości daje ta farba, która się tu znajduje. Być może jest to po prostu jakiś późniejszy dużo śmieć. Widać, że był on specjalnie rzeźbiony i być może jest to fragment jednego z nagrobków. Ewentualnie może to być też jakaś pozostałość ogrodzenia. Tutaj znowu bardzo dobrze widoczny wał. A historia Niemców, którzy zamieszkiwali te okolice, kończy się w czasach okupacji. Wtedy mieli oni stąd zostać wysiedleni na Zamojszczyznę, skąd przed zbliżającą się Armią Czerwoną uciekli pewnie pod koniec wojny na terytorium Niemiec. No i z oczywistych względów nigdy już w tych okolicach potem nie mieszkali. Podobno jacyś pojedynczy potomkowie osadników z Kicin po wojnie jeszcze odwiedzali te okolice. I to wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc panu Sławomirowi i panu Marcinowi. Dziękuję wszystkim za oglądanie i żegnam się widokiem tego sosnowego zagajnika.